Teraz głos zabierze pan poseł Jakub Kulesza w imieniu Koła Poselskiego Wolność i Skuteczność. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, rozpocznę tekstem najlepszego polskiego muzyka rockowego, nieobecnego dziś na sali, Kazika Staszewskiego. Biurokracja od czasu upadku komuny rozrosła się trzykrotnie, z tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają dwie partie: Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Wam wszystkim należy się dzisiaj wotum nieufności. Nie różnicie się od siebie zupełnie niczym. Po pierwsze, podatki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pomimo obietnic utrzymał podniesioną przez Platformę Obywatelską podwyżkę VAT-u do 23%. Co więcej, pomimo obietnic wprowadził, podwyższył kolejne podatki i daniny w liczbie ponad 30. Po drugie, nienawidzicie przedsiębiorców. Nienawidzicie ich za ciężką i uczciwą pracę, za budowanie prywatnego, niezależnego od rządu kapitału polskiego. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wcześniej to robiła Platforma Obywatelska, gnębi przedsiębiorców zarówno podatkami, zarówno bzdurnymi przepisami, jak i czepianiem się przez urzędników nawet najdrobniejszej błahostki. Czym wam zawinił ten mechanik z Bartoszyc? Przecież te działania Urzędu Skarbowego są dokładnie w takim samym stylu, jak to robił wiceminister Kapica z rządu Platformy Obywatelskiej, co sami krytykowaliście. Po trzecie, macie za uszami olbrzymie afery. Platforma Obywatelska miała swoją aferę Amber Gold, aferę podsłuchową. Prawo i Sprawiedliwość ma aferę korupcyjną w KNF, aferę GetBack. Dobrze, że przypominacie także aferę podsłuchową podsłuchanego premiera, który mówił o pracy za miskę ryżu i załatwianiu posadek komu trzeba. Po czwarte, łączy was hipokryzja i buta wobec obywateli. Z ust polityków PO-PiS-u cały czas słyszymy o słuchaniu Polek i Polaków, o konsultacjach społecznych, a prawda jest taka, że PiS przepycha ustawy przez Sejm w ciągu jednego dnia bez jakiejkolwiek debaty publicznej. Żeby nie było mało, z kolei politycy Platformy Obywatelskiej, nowo wybrany prezydent Trzaskowski wycofał właśnie uchwaloną w trakcie kampanii wyborczej bonifikatę 98% przy przekształceniu użytkowania wieczystego, tłumacząc to wprost tym, że musi po prostu pozyskać więcej pieniędzy z kieszeni podatnika. Niestety tak PO-PiS szanuje swoich wyborców. Po piąte, polityka zagraniczna jest prowadzona przez państwa na kolana. Platforma klęczała przed Berlinem i przed Brukselą, a państwo zamiast wstać i dumnie się wyprostować, klękają na kolejno przed Izraelem, Waszyngtonem, czego przykładem było wycofanie się w ciągu 7-8 godzin ze spuszczoną głową z ustawy o IPN, którą państwo proponowali. Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska udają, że stoją po dwóch stronach barykady i że reprezentują dwie różne wizje państwa. Ale odwołując się znów do słów Kazika, zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam. PiS i PO jedno zło, Polacy potrzebują wolności. Dziękuję bardzo.